Hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj Wam opowiem o najlepszej albo jednej z najlepszych serii science fiction, jakie kiedykolwiek powstały, czyli o Dune'ie Franka Herberta. Jeżeli chodzi o Dune, to trochę Wam już o niej opowiedziałam w podsumowaniu stycznia, bo właśnie wtedy zaczęłam czytać ją jeszcze raz po 10 latach i stwierdziłam, i Wy też wyraziliście swoje zainteresowanie, że nagram całkiem osobny film właśnie o tej serii, opowiem Wam, o czym ona jest, opowiem Wam, dlaczego warto przeczytać pierwszych 6 tomów i dlaczego nie warto czytać 2 ostatnich. I później pod koniec opowiem Wam może też o tym, co ja o niej sądzę, trochę ze spoilerami, więc dam Wam tam znać, tym, którzy nigdy nie czytali Dune'y i dopiero teraz się za nią zabiorą, kiedy najlepiej przestać oglądać. I jeżeli chodzi o Dune, to ja pierwszy raz się z nią spotkałam jakoś 10 lat temu. Czytałam jeszcze to stare wydanie z Phantom Pressu, które miała moja mama i to ona zachęciła mnie do przeczytania właśnie całej tej serii, za co jestem jej bardzo, bardzo wdzięczna. I już wtedy po prostu pokochałam tę serię. Przeczytałam 6 tomów, które wyszły właśnie spod pióra Franka Herberta. I niestety nie było wtedy zakończenia całej tej sagi, ponieważ Frank Herbert w trakcie jej pisania niestety zmarł, ale pomimo to i tak byłam zadowolona, że sięgnęłam po tę serię. Nie miałam takiego niedosytu, że jakby nie ma tej klamry, że cała historia nie została zakończona, ponieważ po prostu te książki są tak dobre, że pomimo to i tak warto było je czytać. I okazało się po około 20 albo 25 latach chyba od wydania Dune'y, że syn Franka Herberta, czyli Brian, znalazł jakieś zapiski swojego ojca o tym, jak by chciał kontynuować tą serię, jak on to widzi. I właśnie Brian Herbert razem z Kevinem Andersonem stwierdzili, że w takim razie oni będą tą przygodę kontynuować. Napiszą ostatni tom właśnie Kronik Dune'y, który później w końcowym rezultacie musieli podzielić na 2 tomy, ponieważ był tak obszerny. I stwierdzili, że dodatkowo jeszcze wydadzą różnego rodzaju książki w uniwersum Dune'y. I wydali tutaj na przykład trylogię legend Dune'y, czyli to, co się działo jeszcze przed całą Dune'ą. Wydali różnego rodzaju książki, które dzieją się w trakcie całej serii, które dzieją się chyba po nawet nie, ale właśnie w trakcie. Bardzo, bardzo dużo różnych książek właśnie powstało spod pióra Briana Andersona, Briana Herberta i Kevina Andersona. Czy warte są czytania? Do tego jeszcze przejdziemy. Jeżeli chodzi o samą Dune, to o czym ona jest? Duna jest to pustynna planeta oficjalnie nazywana Arrakis, na której wydobywany jest melanż. Melanż jest to przyprawa geriatryczna, która wydłuża życie, też uzdrawia, pomaga też, czy pozwala nawigatorom zaginać czasoprzestrzeń, przez co podróże kosmiczne stały się o wiele szybsze i o wiele łatwiejsze. Ogólnie jest to najbardziej wartościowa substancja w całym wszechświecie. A jak wygląda wszechświat właśnie w czasach Dune'y? Cała rzecz dzieje się około 10 tysięcy po naszych czasach, 10 tysięcy lat po naszych czasach. I ludzie musieli uciekać z Ziemi, musieli szukać, osiedlać się na innych planetach, co im się udało. Więc jesteśmy w jednej z galaktyk, w Imperium Padyszacha Imperatora z rodu Korinów. I on rządzi kilkoma setkami planet, jest też bardzo dużo wysokich rodów, które rządzą różnymi planetami, ale wszystko skupia się właśnie pod nadzorem tego jednego imperatora. I jedną z planet, którymi on zarządza, jest właśnie Arrakis. I tutaj wszystko zaczyna się od pewnego rodzaju spisku, ponieważ książę Leto Atryda, jeden właśnie z książąt wysokich rodów, dostaje w lenno właśnie planetę Arrakis, co jest teoretycznie bardzo, wyraża takie uznanie imperatora, ponieważ ta planeta jest bardzo, bardzo cenna i można z niej pozyskiwać właśnie melanż, co równa się bardzo dużym zyskom. I właśnie Leto Atryda dostaje tą planetę po Harkonnenach. Ród Harkonnenów jest w bardzo dużym konflikcie właśnie z rodem Atrydów. I tutaj okazuje się, że właśnie Padyszach Imperator razem z baronem Harkonnenem
doprowadza do spisku i do upadku Leto Atrydy. To nie jest wcale żaden spoiler, wbrew pozorom, ponieważ wszystkiego dowiadujemy się na samym początku książki, jeszcze zanim to się w ogóle wydarzy, co jest też bardzo ciekawą cechą całej serii Dune, ponieważ tutaj nie ma bardzo dużo akcji, wbrew pozorom. Nie ma tutaj bardzo wielu zaskoczeń. Bardzo często jest tak, że dowiadujemy się o tym, co się stanie już wcześniej i później tylko widzimy, jak to się wydarza, jakby. Więc no, jest to dosyć ciekawe, ponieważ pomimo tego, że wiemy, co się stanie, i tak dalej jesteśmy ciekawi, jak to się stanie. Dodatkowo sam książę Leto Atryda nie jest główną postacią tutaj w tej książce, nie jest też główną postacią w całej serii. Główną postacią właśnie książki Dune'a jest jego syn, czyli Paul Atryda, którego matką jest Jessica, konkubina Leto Atrydy, która należy do zgromadzenia żeńskiego Bene Gesserit. Jest to takie zgromadzenie, które trochę manipuluje tutaj ludźmi i prowadzi taki swój plan eugeniczny, żeby stworzyć kwisatz w Haderach. Teraz na pewno jesteście bardzo, jeżeli nie czytaliście jeszcze Dune'y, to zauważycie, że tutaj jest bardzo dużo dziwnych nazw, bardzo dużo takich rzeczy, które ja wam też od razu ich nie tłumaczę. Ale to jest bardzo dobre w tej książce, że pod koniec też jest słowniczek, więc jeżeli cokolwiek jest niejasne, zawsze możecie sobie zajrzeć do tego słowniczka. Tam jest wszystko opisane, ponieważ no, można być trochę zaskoczonym, trochę takim przytłoczonym tymi wszystkimi informacjami, które są właśnie zawarte na pierwszych 100 stronach tej książki. Ale wracając do tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o ten spisek, to tutaj później Paul razem z jego małą Jessicą muszą sobie jakoś poradzić, muszą przystosować się do życia na pustynnej planecie, poznają też właśnie Fremenów. Fremeni to jest rdzenna ludność właśnie Arrakis, która się przystosowała do tego, żeby żyć na pustyni. Arrakis jest cała pokryta pustynią. Na tej pustyni właśnie jest, z tej pustyni jest wydobywany melanż. Ale wydobywanie melanżu nie jest takie proste, ponieważ na tej planecie żyją też czerwie pustyni. I czerwie pustyni to są takie wielkie stworzenia, które przez Fremenów nazywane są szejchuludami albo stworzycielami. I to też ma powiązanie z taką całą religią Dune'y, jeżeli mogę to tak nazwać. Później też przejdziemy właśnie do religii. I właśnie te czerwie zawsze jakby przeszkadzają w wydobywaniu przyprawy. Ogólnie są bardzo groźne, ponieważ to są bardzo duże stworzenia, które... Możesz sobie wygooglować, jak wyglądają czerwie. I to ogólnie jest taki czerw, tylko na przykład długości 20 do 50 metrów. Ogromny potwór, który właśnie no, może zabić tym, że tam przejdzie pomiędzy wydmami i zawali wszystko do piasku. No ogólnie są po prostu bardzo niebezpieczne. I jeżeli chodzi właśnie o całą to, co się dzieje na samym początku, co mogę wam zdradzić, nie mówiąc wam właśnie jakby dalszych spoilerów, to by było na tyle. Wiem, że to jest dosyć mało, ale no nie mogę wam powiedzieć też, co się będzie działo w kolejnych tomach, ponieważ to będzie spoiler do pierwszej części. I tutaj też przestrzegam was, nie czytajcie tych opisów tutaj z tyłu. Jeżeli nie czytaliście pierwszej części, to nie czytajcie opisów z drugiej, z trzeciej, z czwartej, bo po prostu możecie sobie wszystko zaspoilerować, więc to kompletnie nie ma sensu. Ale muszę wam powiedzieć to, że tutaj w Dune'ie to nie wygląda tak, że bohaterem jest jedna osoba, że na przykład Paul Atreides jest bohaterem cały czas, przez całe te 8 tomów. Tutaj tak naprawdę bohaterami jest cały ród Atrydów, a cała ta historia, tak naprawdę patrzymy na to na przestrzeni 5000 lat. Więc to, co się dzieje w Dune'ie, to jest tak naprawdę kilka lat. Później przeskakujemy o kolejne tam 12, później przeskakujemy o 3,5 tysiąca lat. Więc naprawdę to jest bardzo rozwleczone w czasie, jeżeli mogę tak powiedzieć. Więc nie ma tutaj jednego bohatera, chociaż cały czas są nawiązania do tamtych bohaterów. Cały czas ci bohaterowie w pewien sposób wracają. Nie mogę wam powiedzieć, jak do tego dochodzi, ponieważ to też by były spoiler. Ale naprawdę to, jak właśnie Frank Herbert rozegrał całą tą historię,
to, jak potrafił stworzyć taki niesamowity wszechświat z bardzo wieloma szczegółami, jak potrafił stworzyć tą całą polityczną otoczkę i to, dlaczego doszło do spisku, co później się stało, to jest niesamowite. To jest naprawdę majstersztyk, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie całego wszechświata. Według mnie stworzenie takiego wszechświata jest lepsze, znaczy do mnie bardziej przemawia, niż na przykład stworzenie świata Tolkiena. Więc możecie sobie tutaj wyobrazić, jak dużo pracy musiał autor właśnie włożyć. A tutaj nie ma tylko stworzenia całego tego wszechświata, politycznej otoczki, tej całej akcji itd., itd. Oprócz tego mamy tutaj właśnie bardzo dużo o ekosystemach planet. Przede wszystkim skupiamy się na Arrakis, ale nie tylko. I mamy tutaj bardzo dużo, jeżeli chodzi o religię. Jeżeli chodzi o władzę autokratyczną właśnie, która jest spowodowana takim religijnym opanowaniem mas ludzkich. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o dżihad, ponieważ tutaj też właśnie mamy takie fragmenty dotyczące dżihadu, który w pewnym momencie się rozgrywa. I jak władza wpływa na ludzi, na różnych ludzi i na tych z tego rodu Atrydów i na ród Korinów, na różne naprawdę osoby. Jak inne zgromadzenia, na przykład właśnie zgromadzenie żeńskie, czyli Bene Gesserit, chce zdobyć władzę, ale nie chce oficjalnie rządzić, tylko po prostu chce mieć wpływ na tych rządzących. To jest naprawdę niesamowite. Wszystkie różnego rodzaju ludzie, właśnie ci zgromadzenie żeńskie, Bene Gesserit, Rybomówne, Bene Tleilax, to jest bardzo dużo właśnie różnych takich zgromadzeń, różnych grup ludności, które dążą do tego, żeby przetrwać i dążą do tego, żeby rządzić bardzo często. Niesamowite. Cała historia jest po prostu monumentalna i bardzo serdecznie Wam polecam ją przeczytać. Co Was może trochę zniechęcić, to to, że właśnie jest dosyć mało akcji, a jest bardzo dużo filozofii, bardzo dużo różnego rodzaju rozmyślań, bardzo dużo rozmów pomiędzy bohaterami. I to chyba właśnie Paweł powiedział z kanału Per42, że dla niego to było dziwne, bo tutaj często jest tak, że właśnie dwoje ludzi wchodzi do pomieszczenia i rozmawiają ze sobą. I to wygląda bardziej jak dramat, że po prostu jak jakaś sztuka teatralna, że oni po prostu między sobą rozmawiają, a później wychodzą. Bardzo często tak jest, ale pomimo tego jest to bardzo ciekawe. Całe te wątki filozoficzne są takie, że naprawdę warto je przeczytać i warto do nich wracać. Najcięższy, jeżeli chodzi właśnie o takie rozważania filozoficzne, jest zdecydowanie Bóg Imperator Dune. Więc jeżeli lubicie coś takiego, to Wam się spodoba. Jeżeli nie lubicie, to to może być najbardziej wymagający tom, jeżeli chodzi właśnie o czytanie całej serii. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o pierwszych 6 tomów. Niesamowitych 6 tomów. Jeżeli chodzi o kontynuację, czyli właśnie o tom 7 podzielony na 2 tomy. Jak widać, dobrze, że autorzy podzielili to na 2 tomy, ponieważ no, nie dałoby się chyba wydać tak grubej książki. To te tomy stworzone przez Briana i przez Kevina są straszne. Są okropne. W ogóle kompletnie ich nie polecam. Jak to się stało, że w ogóle je przeczytałam? Ja te tomy przeczytałam od razu, jak zostały napisane. Jakoś tam kilka lat temu. Miałam przerwę pomiędzy czytaniem tych oryginalnych 6 tomów, a tych 2 kolejnych, podejrzewam, że kilkuletnią. I wtedy i tak byłam rozczarowana, czytając te 2 książki. Uważam, że to zakończenie w ogóle do mnie nie trafia, ale mniejsza z tym nawet, jeżeli chodzi o tą całą fabułę. Bo teoretycznie, jeżeli jest tak, jak mówi właśnie Brian Herbert, to jest pomysł oryginalny Franka Herberta, więc tutaj już nie będę o tym mówić, nie będę już mówić o fabule. Ale jeżeli chodzi o sposób napisania, jeżeli chodzi o styl, jeżeli chodzi właśnie o cały język, jeżeli chodzi o tą powtarzalność, to jest straszne. I właśnie wtedy ta książka mi się nie podobały mi się te 2 książki, nie podobało mi się za bardzo to zakończenie, ale na styl tak bardzo nie zwracałam uwagi. Podejrzewam, że właśnie przez to, że była ta przerwa kilkuletnia. No ale teraz przeczytałam wszystkie 6 tomów i od razu sięgnęłam po te 2. I to, jaki jest rozdźwięk, jaka różnica w poziomach pomiędzy tymi 6 tomami, a tymi właśnie ostatnimi 2, to jest niewyobrażalne. Czasami naprawdę się irytowałam, mówiąc, dlaczego wy powtarzacie w kółko to samo? Dlaczego ta postać po raz 81 mówi dokładnie to samo zdanie? Dlaczego postaci, które były bardzo elokwentne, które były pokazane jako super inteligentne w pierwszych 6 tomach i to było widać po ich sposobie mówienia, to było słychać, to tutaj
mówią, jakby miały po 6 lat. Więc po prostu niesamowite. Kompletnie mi się nie podobały te dwa ostatnie tomy. Jeżeli czytaliście wszystkie 6 tomów Dune'y i chcecie zobaczyć, jak to by się mogło skończyć, no to przeczytajcie, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. To jest bardzo, bardzo słabe zakończenie. I w związku z tym też nie za bardzo polecam czytać wszystkie książki z uniwersum Dune'y, czy właśnie te legendy i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ one są pisane takim samym stylem. Przeczytałam pierwszą część właśnie legend Dune'y, dżihad butleriański, i uważam, że był bardzo, bardzo też kiepski. Więc no niestety tutaj, jeżeli chodzi o styl, jeżeli chodzi o język, jeżeli chodzi o te wszystkie, o kompozycję też, katastrofa. Kompletnie, kompletnie się nie opłaca czytać. Dobrze, to już gadam i gadam, więc będę kończyć tą pierwszą część. Tylko podsumowując, 6 pierwszych tomów opłaca się, 2 ostatnie. Jeżeli już bardzo musicie, to przeczytajcie. Ale no nie jest to kompletnie ten sam poziom. Jest to jakieś zakończenie sagi, ale czy było potrzebne? Jak dla mnie, gdyby nie powstało, to by się nic nie stało. Co z tego, że saga kończy się jakby w trakcie wydarzeń? Jeżeli zakończenie jest mierne, to już bym wolała, żeby się już tak skończyła i żeby już nie było żadnego zakończenia. Jeżeli chodzi o takie rzeczy właśnie ze spoilerami, to tutaj, jeżeli nie czytaliście, to w tym momencie proszę o wyłączenie odbiorników do zobaczenia w kolejnym filmie. A jeżeli czytaliście, to nie wiem, co sądzicie, ale według mnie właśnie, jeżeli chodzi o to zakończenie, jeżeli chodzi o zakończenie tego powrotem do samego początku, ponieważ no, tutaj powracają myślące maszyny, powraca Omnius, powraca Erasm i nagle się okazuje, że trzeba walczyć z myślącymi maszynami. I dodatkowo okazuje się, że tym ostatecznym kwisac w Haderach jest Duncan Idaho, nie wiadomo w ogóle z jakiej paki, nie jest to kompletnie wyjaśnione. I on się zachowuje tak jakby, w ogóle nie był specjalny, no wiadomo, przez cały czas był odnawiany jako Gola, przez cały czas żył jak Bóg Imperator rządził, jak Leto II rządził, ale to kompletnie dla mnie nie ma sensu. Tam nie było w ogóle wyjaśnione, dlaczego on został ten kwisac w Haderach. Po prostu został, dziękujemy bardzo, i zrobili to właśnie, wydaje mi się, że to Brian zrobił tylko dlatego, żeby Paul nie został znowu tym samym kwisac w Haderach, bo to pewnie by dla niego nie miało sensu. I w ogóle też tworzenie tych goli właśnie, Paula, Hani, wszystkich z powrotem tych ludzi, to właśnie jest najbardziej takie dziwne, że my tutaj czytaliśmy właśnie i w Dune, i w Mesjaszu to, jak się Paul wypowiadał, jak bardzo wydawał się inteligentny z tego, co mówił na kartach książki i tak dalej. Po czym w tych dwóch ostatnich tomach teoretycznie dalej jest sobą, bo później wracają mu wspomnienia, ale mówi jak 6-letnie dziecko. Kompletnie, kompletnie to nie pasuje. Myślę, że to był nietrafiony zabieg i w ogóle mi się to nie podoba. Tym bardziej, że zakończenie jest tak słodkie, że po prostu wszyscy żyli długo i szczęśliwie, maszyny zaczęły współpracować z ludźmi, zaczęły odbudowywać planety, Paul z Hani żyli długo i szczęśliwie, Jessica sobie wyhodowała nowego Leto i żyła długo i szczęśliwie. Proszę. Po prostu taka świetna seria i tak cukierkowe zakończenie kompletnie mi nie pasuje. Kompletnie. To jest dla mnie katastrofa, ale dobrze, już nie przedłużajmy. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym zakończeniu, co sądzicie o tych dwóch ostatnich tomach. Czy jeszcze raz będziecie sięgać po Dune, ponieważ ci, którzy teraz oglądają, to podejrzewam, że są tylko ci, którzy już czytali. Więc mam nadzieję na jakąś fajną dyskusję w komentarzach. Jeżeli będziecie właśnie komentować coś ze spoilerami, to zaznaczcie na samym początku, że to jest spoiler, żeby ci, którzy nie czytali całej serii, czasem nie przeczytali tego, bo mogą sobie zepsuć całą radochę z czytania. Więc dzięki Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!